Cześć siemanko, witajcie z tej strony MattyComics i witam was bardzo mile i gorąco w kolejnym odcineczku, w pierwszym odcineczku w nowym roku z serii M-Creek, oczywiście w FS 22 i witam was w kolejnym odcineczku, tym razem we wrześniowym tak naprawdę. Mamy wrzesień i skoro mamy wrzesień, to będziemy sobie już dzisiaj zaczynać jakieś siewy, a dokładnie mówiąc siewy jęczmienia, z tego względu, że zaczynamy te siewy, to jesteśmy pod sklepem i nie bez powodu jestem pod sklepem, ponieważ jak już pewnie po miniaturce widzieliście, to kupujemy sobie dzisiaj nowy siewnik. Będzie to siewnik już tak naprawdę największy z gry, jaki jest dostępny oryginalnie, także jego sobie tutaj zakupujemy. Jest to siewnik oczywiście Amazony, który ma aż 15 metrów szerokości roboczej, także no jest to już największy siewnik, bo mamy ten Lemkena. Siewnik jakoś tak, znaczy on jest praktycznie taki sam jak ten, tylko że no, znaczy no w sumie się nie różni nic, bo ten siewnik ma 12 metrów i ten ma, więc tego Lemkena pomijamy. Najwyżej tam kiedyś indziej na jakiejś innej serii sobie go z niego pokorzystamy. Dzisiaj kupujemy sobie tutaj tego Amazonę 15-metrowego, także jego sobie tutaj kupujemy. 206 tysięcy on tutaj kosztuje, także elegancko sobie go zakupujemy, proszę bardzo, i mamy go kupujnego. Zasiadamy sobie do klasa, bo klasem dzisiaj sobie będziemy mogli siać ten jęczmień. No ogólnie w dzisiejszym odcinku też co, no to wielka sprzedaż, znaczy pierwsza taka sprzedaż jabłek tak naprawdę będzie. No i jeszcze tam oprócz sprzedaży jabłek, no to jeszcze będziemy sobie dzisiaj robić zbiór winogron. Także no dzisiaj mega dużo roboty nie mam, trochę spokojniejszy chyba odcinek się raczej zapowiada. Nie będzie jakoś mega dużo roboty ani nic w tym stylu. Dobra, jeszcze co musimy sobie kupić, to musimy sobie kupić tutaj nasiona, z tego względu, że nasion tutaj nie ma, więc tak, w ogóle ile nasion wchodzi do tego siewnika, bo ja nawet, że mnie nie sprawdził, czekajcie, siewniki, nasion tutaj wchodzi 8 ton, a nie, to pewnie z nawozem wchodzi 8 ton, właśnie, bo ten siewnik też ma tutaj opcję nawożenia, także możemy tutaj od razu też z nawożeniem sobie siać, ale dzisiaj nawozić jakby, znaczy nawozu dzisiaj nie kupujemy do siewnika z tego względu, że będziemy siali na dwa siewniki, ale to zaraz zobaczycie, nie wiem, dlatego kupi, dobra, kupię tyle, może wystarczy. Także teraz tak, o, już mi się roztworzyło. Napełniamy sobie, będziemy sobie dzisiaj siali jęczmień na polu numer 60 tutaj, gdzie już tam widzicie pracownik sobie sieje tym naszym drugim siewnikiem. No i on tam, ten siewnik nie ma nawozu jakby w sobie, więc żeby nie było tak, że połowę pola będzie nawieziona, a połowę nie, to po prostu dzisiaj tego siewnika już napełniać nawozem nie będę, tylko po prostu będziemy sobie siali tak z samymi nasionami. Także tak tutaj wam powiem, z tego co widzę chyba 3 tony nasion, tak, 3 tony nasion będzie wchodzić, czyli co, 5 ton będzie wchodzić prawie nawozu. Znaczy no w sumie zawsze tak jest, że nawozu wchodzi więcej, no ale w sumie nie ma co się dziwić. Także my sobie teraz lecimy, no powiem wam szczerze, zastanawiałem się do jakiego ciągnika podpiąć ten siewnik, ale mi się wydaje, że ten klas fajnie pasuje, zobaczcie jak to się zgrywa, moim zdaniem spoko. Dobra, my sobie lecimy ogółem teraz sobie na te poletko. No nagrywam to ogólnie dzisiaj w sobotę w Trzech Króli, także no mamy niby święto tam. No niestety w sobotę wypadło, więc wolnego żadnego nie mamy, ale co poradzić mam. No wracam też z odcinkami, chcę powiedzieć, że wracam z odcinkami po tych paru dniach, bo ostatnio był odcinek w poniedziałek, dzisiaj mamy sobotę. No ale musiałem jeszcze tam troszeczkę ocy poprawiać, na szczęście się wszystko udało i od dzisiaj wracamy sobie z, no mam nadzieję, daily, tak? Znaczy powiem wam tak, będę się starał te odcinki wrzucać codziennie, ale będę mogło, wiadomo, być dni, gdzie tych odcinków nie będzie, no ale póki co będę się starał po prostu, żeby te odcinki były codziennie, także już sobie z tymi odcinkami wracamy. Póki jeszcze choróbsko mnie jakieś nie wzięło, chociaż coś czuję, że chyba coś mnie będzie brało, to no na razie nagrywam, a jeżeli coś mnie weźmie, no to niestety będę musiał zrobić znowu przerwę, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. No ale to różnie jest, bo teraz jest zima na przykład i tak jestem odporny, bo Dawid to choruje dosłownie co dwa tygodnie, także ja jestem bardzo odporny w porównaniu do niego na przykład, także no tak wam powiem.
Więc my sobie teraz lecimy na te pole. Dobrze, ja w ogóle dobrze jadę, dobrze, bo to przecież 60 to jest ten. Także my sobie lecimy. W dzisiejszym odcinku właśnie to sprzedaż jabłek. To tam mała zmiana. Oj, nie widzieliście zbytnio. Dobra, to później jak się tam będziemy mogli się przejść, to wam pokażę, bo nowa mała zmiana tam wkroczyła koło naszego sadu i ogólnie świnek. A jaka to jest zmiana, to możecie się domyślać, z tego względu, że jak wiecie, tak naprawdę trzeba by było jeździć przez gospę, żeby sprzedawać te jabłka, bo tam nie było zrobionego innego wyjazdu ani nic. No i poza odcinkiem stwierdziłem, że zrobię taki wyjazd jeszcze, żeby nie musieć, sprzedając te jabłka, cały czas jeździć przez środek gospy, tylko tam zrobiłem obok gospy wyjazd zresztą, no później wam pokażę, jak on tam wygląda. Na razie sobie lecimy i będziemy mogli sobie siać, dobra. Także pomału, tutaj proszę bardzo, kostki też słomy są, bo sprasowałem tutaj te pole. Dobra, ogólnie tak, dzisiaj robimy sobie na tym polu tutaj, poza odcinkiem oczywiście uprawiłem sobie te pole i tutaj sobie będziemy mogli teraz je siać, tylko sprawa jest taka, że ten pracownik sobie sieje tam. To najlepiej by było, żeby od drugiej strony może to zacząć siać, tak szczerze, chyba tak będzie najlepiej. Czekajcie, gdzie on jest? On jest tutaj, dobra, to spróbujemy jakoś, nie wiem, się przeciąć w połowie czy coś w tym stylu. Więc teraz tak, może tutaj się po prostu przetniemy i powinno być spoko. Dobra, teraz tak, rozkładamy sobie siewnik. No 15-metrowy siewnik, myślę, że to już jest sporo dosyć. Znaczy no, to jest już największy siewnik tak naprawdę oryginalny w grze. Także jeżeli chodzi o siewniki, to już tak naprawdę można powiedzieć, że osiągnęliśmy maksimum. Znaczy mi się wydaje szczerze, że do końca serii jeszcze pewnie jeden, drugi taki, znaczy Amazonę pewnie dokupię. Tak mi się coś wydaje. No na chwilę obecną, no teraz te dwa siewniki mi wystarczą, no bo tamten jeden już był, no mało. Jak sobie tak popatrzałem, ile tych siewów teraz jest, tego jęczmienia i wszystkiego, że stwierdziłem sobie, a no kupię kolejny siewnik, już będę miał dwa siewniki. Także jeżeli chodzi o tamten siewnik, to on zostaje już pewnie do końca serii, nie będę go sprzedawał. No i możliwe, że jeszcze po prostu drugi ten Amazon się pojawi, ale to na razie nie. Na razie dwa siewniki takie wystarczy. Najwyżej potem jak się będę chciał, jak będę chciał kupić, nie wiem, drugie Amazona, to najwyżej tamten sprzedam, ale to jeszcze zobaczę, jak to będzie, bo zawsze można siać na trzy siewniki. Oczywiście z pracownikami, także mi się wydaje, że na tym etapie rozgrywki nie opłaca się mi już nawet sprzedawać tych maszyn zbytnio, tak szczerze mówiąc, także no co trzeba będzie, to się będzie sprzedawało, a co nadal się będzie nadawało, żeby tutaj pracowało, to po prostu będę zostawiał, bo to no nie opłaca się sprzedawać takich maszyn, bo zawsze tam szybciej to pójdzie, a pieniędzy i tak za dużo tych maszyn nie będę miał. Ogólnie odwaliłem troszeczkę lipę. Jaką lipę, to w sumie już po poprzednim odcinku, albo nawet i wcześniej, można było zauważyć, a dokładnie mówiąc, rozchodzi mi się o naszą wielką łąkę. Co odwaliłem, jaką lipę odwaliłem, to taką odwaliłem, że jak wiecie, mieliśmy to skosić na trzy pokosy i spoko. Już jest skoszono na dwa, jeszcze jeden i można zbierać. Tylko problem jest taki, że ten drugi pokos powinienem skosić w lipcu, a ja skosiłem go w sierpniu. I ogólnie nie zepsuje to kompletnie i nic nam w sumie nie zmieni. Oprócz tego, że po prostu ten trzeci pokos będziemy musieli skosić nie w październiku, tylko w listopadzie. To jest naprawdę, tak naprawdę tylko jeden taki powód, dla którego mówię o tym, że ten pokos drugi skosiłem w sierpniu zamiast w lipcu. I przez to nam się przez miesiąc niestety tak się przesunie, ale na szczęście w listopadzie jeszcze można kosić, więc w listopadzie będzie ta wielka akcja ze zgrabianiem tego, prasowaniem, owijaniem, to w ogóle masakra będzie, to będzie tyle roboty, że nie wiem, ale ogólnie no teraz ta jesień będzie bardzo długa, no może i dzisiejszy odcinek to jest ogólnie jedyny odcinek z września, bo kolejny już będzie z października, ale mamy zaplanowane, że będą na pewno dwa odcinki z października i dwa odcinki z listopada, bo po prostu na tych dwóch miesiącach będzie masa roboty, bo będzie do zebrania bawełna.
Będzie do zebrania, znaczy do skoszenia soja, słonecznik, także no i ta akcja oczywiście jest mega dużo roboty, buraki jeszcze, także będą dwa odcinki z października i dwa odcinki z listopada, także jeszcze ta jesień sobie tu chwilę potrwa. No we wrześniu tutaj tej roboty jeszcze tak mega dużo nie mam, znaczy no mam w sumie dużo roboty, bo muszę te pola wszędzie ten jęczmień pozasiewać, także tak, no ale wiadomo, że nie będę nagrywał dwóch odcinków czy trzech z siewu, bo to by było nudne. Dlatego po prostu dzisiaj tyle co posieję, to posieję, a poza odcinkiem będę musiał dokończyć te siewy. No a nie powiem, że trochę czasu mi to zajmie, bo jest tych siewów po prostu sporo. Jest tych siewów sporo, bo no jak wiecie, mam zaplanowane dużo tych pól jęczmienia. I te wszystkie pola będę musiał sobie właśnie tutaj posiać. Jeszcze tamte pole obok, co przecież tam kostki zebrałem, to na nim też ma być jęczmień, a nawet tamte pole nie jest uprawione, także no będzie ciekawy, nie powiem, że nie. Jeżeli chodzi o szykowanie tego save'a, to będę miał masę roboty, no ale już trochę tak to jest, to serio jest i to nie jest nic nowego, że będę musiał nad tym trochę posiedzieć sobie. No, także my sobie tutaj siejemy. No, jeżeli chodzi o siewnik, no to nie wiem, co mogę o nim powiedzieć. Siewniczek fajny, spełnia swoją funkcję, oczywiście siania, 15 metrów, także no tak szczerze mówiąc, no robi robotę. Nie powiem, że nie, ale robi robotę już ten siewnik, bo już tutaj te siewy naprawdę idą spoko. Teraz, 15-metrowym, zobaczcie, ile to już bierze, nie? O! No, na mapie to widać, że jednak trochę tego już bierze pola i trochę już tego sieje, także no... Fajnie, oddaję siewnik, także warto było 200 tysięcy wydać, ale spokojnie zarobimy jeszcze dzisiaj te pieniądze, czy nawet więcej, bo mamy tych jabłek. Znaczy ja liczyłem, że jakoś 300 tysięcy z jabłek zarobię. Także no, ale przypominam, że te jabłka mamy przez połowę sezonu tak naprawdę, więc powiedzmy, że przez cały sezon z tych jabłek, no z pół miliona jak mniej więcej będzie można wyciągnąć, także nawet z takich jabłek. Znaczy przy tych jabłkach też dużo pieniędzy wydałem na zakup tych nawozów, kompostu i tak dalej. No ale i tak się opłacają te jabłka, nie powiem, że nie, bo mi się wydaje, że no może 400 tysięcy na plus będę wychodził rocznie, także jest to sporo. Więc mnie to oczywiście bardzo cieszy. Cały czas wiadomo, że przy przewijaniu praktycznie wychodzę na plus, znaczy na plus, na zero, bo mam ten wiatrak i ten panel jeden, także wiecie, mimo że ten kredyt na 1 550 000, to wiatrak to wszystko pokrywa, no ale oczywiście trzeba będzie spłacić do końca serii ten kredyt. Na razie oczywiście kupujemy to, co najważniejsze, czyli pola i tak dalej. No w kolejnym sezonie będzie mega dużo się działo, na pewno, i dużo pieniędzy będziemy potrzebować, także mam nadzieję, że zarobimy z tej kiszonki, z tego wszystkiego bardzo dużo pieniędzy, bo po prostu tych pieniędzy będę potrzebował chyba najwięcej do tej pory, w następnym sezonie, także tak wam powiem. Dobra. Ogólnie też co, no to tak jak wspominałem, w tym sezonie na jesień pól nie kupujemy, bo na wiosnę kupiłem tyle, że po prostu już nie mam pieniędzy zresztą, więc no to jest jesień, na której nie kupujemy żadnej nowych pól niestety, a szkoda, ale za to na wiosnę się pojawią nowe pola, wiadomo. Ja tu zatrudniłem sobie pracownika ogółem, bo chcę się tutaj, o tutaj sobie wsiąść i troszeczkę jeszcze tym zestawem sobie posiać. O, elegancko, żeby tymi dwoma zestawami sobie pojeździć fajnie tutaj na odcinku. Także możemy sobie elegancko siać. Nie wiem w ogóle, że nie mam przypadkiem włączonego uzupełniania nasion, bo tak jakoś te pieniądze strasznie szybko mi ubywają. I tak mi się coś wydaje, że właśnie chyba, aha, no właśnie mam napełnianie włączone. Tak się właśnie mi zdawało, że jakoś strasznie nienaturalnie szybko to mi kurde te pieniądze ubywały. O, teraz już tak nie ubywają, także spoko. Teraz te nasiona ubywają za to w siewnikach u pracowników, no ale dobra. Niechaj będzie i tak. Może tu w ogóle jeszcze kamienie leżą jakieś, nie wiem. Mniejsza o to. Ogólnie co, to tak naprawdę jak liczyłem, to możliwe, że 200 odcinek to będzie najprawdopodobniej odcinek z rozpoczęcia kolejnego nowego sezonu. Bo tak licząc z moich obliczeń ogólnie wyszło, że najprawdopodobniej 199 odcinek to dopiero będzie zima. No w tym sezonie zrobię jeden odcinek zimy, nie będę robił dwóch.
I tak najprawdopodobniej mi wyjdzie, że właśnie, no praktycznie do tego 200 odcinka musimy się wyrobić i się wyrobimy z końca tego sezonu. Tak jak zresztą mówiłem, że będę chciał się wyrobić do tego 200 odcinka z tym sezonem. No i w 200 odcinku tak naprawdę, znaczy powiem tak, na 200 odcinek mam plany, żeby to był taki specjalny odcinek, wiadomo, bo 200 to przydałoby się zrobić jakiś specjalny. Mam plany, nie powiem wam jakie to są plany. Obiecałem, że będzie nowe intro na 200 odcinek i ten intro postaram się zrobić na 200 odcinek, ale nie tylko, także zobaczymy ile, co mi się uda wykombinować na ten 200 odcinek. Ten 200 odcinek tak naprawdę już, no już niedługo. Obstawiam, że możliwe, że nawet w następnym tygodniu może ten 200 się pojawić. Znaczy, no może nie w następnym, ale gdzieś za 2 tygodnie już minimum na pewno. Także tak to wam powiem, bo teraz tych odcinków troszeczkę będzie więcej z M-Creeka. Także tak mogę wam zapowiedzieć, nie? Dobra, bo w ogóle tutaj robię teraz taki mały, no właśnie, ja tu robię taki mały paseczek. Z tego co widzę, to te pole będzie zasiane do końca odcinka. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że to tak szybko pójdzie, ale w sumie no jest to siane na 2 siewniki, więc nie ma się co dziwić, że idzie to szybko bardzo, no bo tak naprawdę 27 metrów te 2 siewniki razem biorą, więc no nie ma się co dziwić, że tutaj siewy idą spoko i szybko, także bardzo dobrze, bo poza odcinkiem i tak będę musiał jeszcze dużo czasu posiedzieć na do ogarniania tych pól, ale jakoś to się ogarnie. No muszę cały jęczmień wszędzie pozasiewać, ten sąd zaplanowany na wrześniu, żeby wszystko było po prostu w jednym terminie. Dobra, wyłączę ten siewnik. Dobra, tutaj ogólnie widzę mijak był zrobiony, więc ja sobie tutaj poprawię. O, elegancko. Dobra. Także tutaj sobie dosiejemy to. I tak naprawdę zaraz będzie koniec siewów na tym polu, tak jak powiedziałem, także spoko. Dobra, czekajcie, teraz tak, musimy sobie... Gdzie tutaj, dokąd ja to siałem? A nie, dobra. Bo ja ogólnie poza odcinkiem sobie to pole dookoła obsiałem, żeby jak zatrudnię pracownika, to żeby zaraz mijaków mi narobił i tak dalej, więc sobie dookoła te pole poza odcinkiem obsiałem. Dobra, teraz tak, włączamy sobie tutaj. I możemy elegancko sobie siać. O, już tutaj nawet mimo, że obsiałem, to zobaczcie, tutaj mijaka zrobił. No ale już tak to z tymi pracownikami jest. Ogólnie tak, zobaczmy sobie ogólnie po ile te jabłka są. Bo ja nawet nie sprawdzałem, bo wiem, że we wrześniu są najdroższe. A co to ma znaczyć w ogóle? Aha! W październiku są najdroższe. No to... Niezła gafa jestem. A czemu mi się ubzdurało, że we wrześniu? Nie wiem. Aha, czyli w październiku są najdroższe. No teraz mi się nie opłaca sprzedawać, bo jest po 1200. Ach, dobra, to wiecie co? To wtopa totalna, tak szczerze. Ha! Nieźle. Znaczy powiem wam tak, nie mogę tych jabłek sprzedać, znaczy mógłbym zrobić tak, żebym przewinął czas na październik po prostu i by nagrał tę sprzedaż, tylko o to chodzi, że ja muszę te pola pozasiewać, więc ja no nie mogę przewinąć tego czasu. Ha! No to nieźle. Ale nie wiem czemu sobie ubzdrałem, że we wrześniu te jabłka mają największą cenę, a tutaj jednak mają w październiku, z tego co widzę. Ja nawet poza odcinkiem nie sprawdziłem tego. Ach, masakra to jest jakaś. Nie wiem, tak szczerze, no miałem przyszykowany to sprzedać. Znaczy, powiem tak, załadować możemy sobie, to nam nie szkodzić będzie w żaden sposób. Czekajcie, bo ten już tutaj jedzie, to ja mu zjadę z drogi. O, uwaga, uwaga. W ogóle ciekawe, co on tu wykombinuje. O, sobie zgaszę tego ciągnika. No, pokaż co ty tu wykombinujesz tym silnikiem. Jestem bardzo tego ciekaw. Uwaga, uwaga. Co on wykombinuje? Czekajcie, bo tutaj jak to było zasiane? A, tak. Ha, i on będzie dalej jechał, tak? Tu był mijak? Nie. Nie ma mijaka, to jedzie dalej. O. Nie, on jedzie dalej. No. Ciekawy pracownik. No po co siejesz on 2 razy? Ech. Dobra.
Bo ja się teraz zastanawiam tak szczerze, co zrobić. Znaczy, no nie sprzedam tych jabłek, tak jak mówię, tylko możemy je załadować. No bo nie będę sprzedawał za 1200 jabłek, skoro one są po 2000. To nie ma kompletnie sensu. Ja na tym gówno, ja bym dużo stracił na tym. Więc już trudno, odpuszczę sobie dzisiaj to sprzedaż jabłek. Sprzedamy sobie te jabłka w kolejnym odcinku. Tylko sobie poprawię tego mijaka tu jeszcze, co żebym zrobił. Także tutaj sobie poprawimy i możemy lecieć sobie załadować to. O, elegancko. No, mamy 20 minut odcinka, więc tak to wygląda właśnie. Dobra, ja jestem ogólnie po krótkim cięciu. Stwierdziłem sobie ogólnie, że skoro no, będzie tak mało roboty, oprócz tego, że no, nie mamy tego sprzedaży jabłek i tak dalej, my sobie to załadujemy dzisiaj ogólnie. No i stwierdziłem, że skoro tak mało mamy prac polowych dzisiaj, to lecę sobie z wałami, bo w sumie stwierdziłem, że dawno żeśmy sobie nie wałowali na tej serii, bo po prostu na tej serii nie wałuję, ale akcję wałowanie można sobie zrobić, więc stwierdziłem, że sobie powałujemy dzisiaj jeszcze po prostu tutaj po tym siebie, także rozkładamy sobie wały i będziemy mogli sobie powałować. Ogólnie tak, też troszeczkę mała zmiana planów, znaczy zmiana planów, jedynie zmiana planów pod względem tego, że będziemy sobie robić wałowanie, mimo że tego nie planowałem, no ale trzeba po prostu tutaj, no, na spontanie wymyślać akcję, no bo kurde, myślałem, że... Znaczy, no popełniłem błąd pod względem tego, że myślałem, że we wrześniu jakby jabłka mają największą cenę i ja nawet tego się przyznam, że poza odcinkiem nie sprawdzałem, bo sprawdzałem to dużo wcześniej, a mi się musiało pomylić to z starym modem ogólnie, bo dwa mody dodawałem i w starym modzie takim innym, znaczy co miałem brać, ale odpuściłem sobie go, bo był gorszy niż ten, co mam obecnie na te jabłka, no to tam było we wrześniu największa cena i dlatego mi się to pomyliło, więc tak wam mogę tutaj to powiedzieć. Czekajcie, ustawimy sobie tempomat może na 12. Więc tak mogę się tutaj usprawiedliwić, jeżeli chodzi o to. Więc możemy sobie tutaj wałować. Powałujemy sobie, zrobimy sobie dzisiaj zbiór oczywiście winogron. I co jeszcze, to sobie załadujemy te jabłka. I jabłka sobie sprzedamy na początku kolejnego odcinka, który będzie już w październiku, także to mogę wam zapowiedzieć tutaj, więc tak to wygląda. No, także to trochę na spontanie musiałem wymyśleć coś tutaj. Miałem ogólnie robić talerzowanie, ale sobie myślę, talerzowanie już było, bo te pole muszę stalerzować, tam gnojowice dać. Ale sobie tak myślę, talerzowanie było, ale w sumie wałowania jakoś dawno nie było. To sobie myślę, a zrobię zawałowanie, czemu by nie? Więc szybko sobie tutaj to podpiąłem, zrobiłem to cięcie, już nie chciałem na gospie tam tego wszystkiego przestawiać i tak dalej, bo ogólnie rozpierdziel trochę na gospie zrobione, nie posprzątane, bo nie planowałem na gospie jechać w dzisiejszym odcinku, więc nie posprzątałem po prostu, więc stwierdziłem, że zrobię cięcie po prostu i już tutaj jak będę dojeżdżał, to włączę znowu nagrywanie, więc tak to stwierdziłem, że zrobię, więc trochę tutaj sobie powołujemy i będziemy mogli sobie lecieć, załadować te jabłka i na koniec sobie zrobimy jeszcze zbiór tych winogron. Jeżeli chodzi o winogrono, to też lipę odwaliłem, bo znowu zapomniałem drugi raz opryskać i mamy tylko 50% nawożenia. Także no, tak to tutaj wygląda właśnie. Ale powiem wam tak, w kolejnym sezonie, jak wiecie, też zapowiedziałem, że zrobimy sobie, że tak to powiem, nowy sad, jeżeli chodzi o te winogrona oraz też dojdę do tego oliwki. Także to też mogę powiedzieć, że to zrobimy sobie już na wiosnę kolejnego sezonu. Więc w kolejnym sezonie też dużo rzeczy nowych dojdzie, także tak to wam powiem. A jeżeli chodzi ogólnie o stary ten sad winogron, co tam mamy, to szczerze mówiąc nie wiem, czy go zostawię, czy nie, no bo to w innym miejscu powstanie o wiele większy sad, czy jak to tam się... Znaczy, powiem wam tak, to się inaczej... A, winnica, o właśnie, miałem to na końcu języka, winnica. Nie wiem, czy ona się pojawi, ta winnica, winogron i oliwek, bo się pojawi ogólnie razem przy sobie oliwki i winogrona, tylko że w innym miejscu. No i to stare, co mamy, to nie wiem, czy ja to zostawię, czy nie, no bo to jest bardzo malutka winnica. Też niestety wstrzymałem się z produkcją niestety płatków, z tego względu, że rodzynki się skończyły również, a żeby rodzynki robić, no to trzeba winogron. I tych winogron po prostu nie starcza, jest ich za mało.
Dlatego dobrze, że w kolejnym sezonie ta winnica będzie nowa i przynajmniej dwa razy większa. Także bardzo dobrze, tak wam powiem. Właśnie, dobra. No sobie tu powołujemy trochę. Tak do 30 minuty myślę, że sobie powołujemy i pójdziemy sobie poładować tych jabłek trochę. No jabłek mamy sporo, bo jak wejdziemy sobie tutaj w produkcję i wejdziemy sobie tutaj, to mamy jabłka i mamy 164 tysiące litrów jabłek, więc jest to sporo. No tutaj mi się pokończyły już praktycznie te wszystkie rzeczy, więc to wszystko będę musiał sobie podokupywać, żeby te jabłka dawało jakby tych jabłek 200%. Wiecie, o co chodzi chyba. Także tak wam powiem. Ogólnie czekajcie, bo to jest... Aha, cykle 24 sezon nowość, a nawet tego wcześniej nie wiem o co tu chodzi, ale dobra, mniejsza o to. Więc my sobie tutaj wałujemy. Jest cacy. Znaczy tam tymi zestawami muszę zjechać, ale to już tam zjadę sobie poza odcinkiem. Właśnie. Dobra, czekaj, to teraz tak, musimy sobie może tak tutaj pojechać. No ja wałowania tej serii nie robię. Dobrze, że tych wałów nie sprzedawałem. Mimo że one stoją bezczynnie, to ich nie sprzedawałem, bo stwierdziłem, że pewnie będę chciał po prostu, aby se akcję zrobić na odcinku, powołować. No i tak tutaj na tej serii będzie, że jak będę chciał sobie zrobić akcję wałowanie, to sobie ją zrobię i tyle. Jedno pole będzie zwałowane, a reszta nie będzie zwałowana, bo po prostu no nie chcę mi się wałować, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że i tak to daje tylko 5%, więc to 5% na tej serii to jest dla mnie nic. Może tam, no wiadomo, na początku to tam zawsze coś było, ale teraz te 5% to jest nic, także ja już naprawdę dosyć jakiś czas w sumie nie wałuję tych pól. Ale akcje sobie zrobić można jak najbardziej, nie? Już wiadomo, te pole wałuję do końca całe, bo całego na odcinku nie zwałuję, ale już poza odcinkiem dokończę te pole wałować. Przynajmniej jedno pole będziemy mieli zwałowane, także no. Ogólnie ja sobie też myślałem nad tym, żeby postawić kurnik ten taki, wiecie, no bo mamy postawić 4 kurniki dodatkowe. 4, nie 6, tylko 4, bo 8 kurników razem nie wykarmił, więc będzie 6 razem z tymi dwoma na gospie, więc podostawię 4 kurniki. Ale zastanawiałem się nad tym, żeby jeszcze postawić kurnik taki, że wsypujemy tam do niego słomę i daje nam obornik. No bo jak wiecie, na tej serii, no tego obornika mam strasznie mało jak na takie gospodarstwo i dużo po prostu tej akcji sobie nigdy porobić nie mogę na dużych polach i tak dalej. Dlatego chciałbym sobie też postawić w kolejnym sezonie taki jeden kurnik, gdzie można dać słomę i tą słomę przerabia nam normalnie na obornik. Więc taki kurnik myślę, że też sobie postawimy jeden, w którym nam się po prostu ta słoma będzie tam przerabiała i myślę, że to będzie bardzo fajne, no bo mam tej słomy dużo, zawsze tą słomę prasuję, zbieram, także przydałoby się to przynajmniej jakoś wykorzystać, także tak wam tutaj to powiem. Nie wiem, czy to jest sens ogólnie zatrudnić pracownika na te wały, bo coś czuję, że to... Znaczy, no te pole nie jest trudne, te pole jest naprawdę dosyć łatwe. Mi się wydaje, jeżeli chodzi dla pracownika, nie? Także no, ale czort go wie, jak tutaj by sobie ten pracownik ogarnął. W ogóle ja widzę, zapomniałem obciążnik sobie podpiąć, bo ogółem miałem kosiarki podczepione tego ciągnika i do przodu też kosiarkę i zapomniałem obciążnika podpiąć, ale już trudno. Już to niech będzie i bez obciążnika. Chociaż bez obciążnika aż tak źle nie wygląda w sumie, nie? Ale wiadomo, z obciążnikiem fajniej to wygląda. No bo to, ja powiem wam tak. Wiadomo, obciążnik jest po to, żeby lepiej wyważyć to wszystko i tak dalej, ale też ja obciążniki bardziej w sumie tu biorę do tego, że ładniej pasuje z obciążnikami dany ciągnik, nie? Niż bez obciążników, więc ja tu bardziej też patrzę na wygląd tutaj, jak to wygląda z obciążnikami, niż na to, jakie zadanie spełnia. Wiadomo, że też musi spełniać swoje zadanie, swoje ten obciążnik, żeby wiadomo, ciągnika na przykład nie podnosiło ani nic, ale dla wyglądu wiadomo też te obciążniki kupuję, także tak wam mogę tutaj to sobie powiedzieć. Dobra, ja ogólnie tak, zatrudnię sobie tutaj pracownika, bo ja już 29 minut odcinka, więc niech on sobie tutaj wałuje, a my sobie teraz polecimy i poładujemy trochę tych jabłek. Właśnie propos słomy, to on tutaj z bliska pokażę, że on sobie poza odcinkiem poprasował całe to pole i te tutaj kostki
ogółem, to są kostki z całego tego tutaj pola, więc zobacz to, ile tu jest kostek. To jest z tego co liczyłem 120 chyba, no około 120 kostek, nie? A kostki mają po 9000 litrów, także to jest dużo słomy. Nie powiem, że nie, bo to jest dużo słomy. No miałem tutaj jeszcze talerzować i gnojowice zrobić i zrobię to przed siewami. No także zobaczcie, ile tu jeszcze mam po prostu roboty do zrobienia. Dobra, czekaj, to ja się może teraz tepnę, żeby nie musieć biec tutaj do naszych, o proszę bardzo, do naszego sadu. I właśnie, co tutaj się pozmieniało? Bo ja powiedziałem, że troszeczkę się tu pozmieniało. A no, jak widzicie, tutaj powstało, no taka droga, w sensie no droga. Tutaj jak wiecie było to zagrodzone. Ja stwierdziłem, że tutaj zrobimy sobie taki przejazd, żeby nie musieć cały czas jeździć przez gospę. Więc sobie zrobiłem tutaj przejazd i tym przejazdem ogólnie, o tutaj idziemy prosto. I tutaj jakby przez świnie wyjeżdżamy i sobie sprzedajemy te jabłka nasze, no tutaj skręcamy. Więc jest to o wiele lepsza droga z tego względu, że przez gospę jakbym miał jeździć, to po prostu mega... No, znaczy no naokoło trochę bym musiał jeździć, a tak przynajmniej troszeczkę sobie drogi skrócę i mniej kręcenia będzie, no i też nie będę musiał przez gospę jeździć, więc myślę, że to jest, będzie to dobra wygoda, że tak to powiem. Dobra, czekajcie, w ogóle tak, bo no tutaj niby palety nam się nie pojawiły ani nic, z tego względu, że musimy te palety najpierw sobie pojawić i tutaj musimy sobie wydać te palety, to się tak nazywa. I wydajmy sobie tych palet, o, 66 palet to jest... To wszystkie jabłka z tego co widzę. Dobra, spróbujmy to wydać. O, proszę bardzo, i te jabłka gdzieś będą pojawiały. A, tutaj. Dobra. Te jabłka, znaczy jabłka. Palety się pojawiają tutaj. No te palety mają ogólnie po 2500, także przynajmniej bardzo dobrze, bo zazwyczaj w farmingu wszystko ma po... wiadomo, że po 1000, tutaj mają po 2500, żeby tych palet nie było tak mega dużo. Chociaż tak 164, znaczy nie 164, tylko 60 tą palet, to... Znaczy no, na raz wywieziemy sobie to, więc spoko. Dobra, czekaj, to musimy sobie teraz tu podjechać i sobie te palety załadować. O, proszę bardzo. Elegancko sobie te paletki załadujemy. O, musimy tu sobie podjechać blisko. To tak naprawdę na raz te palety wywiozę, także przynajmniej nie będę musiał jeździć nie wiadomo ile, żeby te wszystkie palety sprzedać. Czekajcie, tu się nam załadowało. O, jeszcze tutaj musimy sobie załadować. Dużo tego ładowania nie ma na szczęście, bo mamy autolauda. Na szczęście. Dobra, czekajcie, teraz tak, wydaj palety kolejne. 38 palet jeszcze zostało do wydania. O, dobra, nieźle się pojawia. Dobra, czekajcie, jeszcze musimy teraz w drugiej przyczepie włączyć autolauda. Czekajcie, gdzie to jest tu? O! Dobra. Czekajcie, bo ja chyba będę musiał to... No właśnie, muszę te palety poprzesuwać, bo po prostu, no nie podjechałem tak blisko i mi się nie chce tak blisko podjeżdżać. Dobra. Przynajmniej jeżeli chodzi o te palety, no to tak jabłka wyglądają, jak widzicie. No nie wygląda to jakoś mega źle, szczerze mówiąc, dosyć spoko. Dobra. Sobie ładujemy te jabłka szybko. O, proszę bardzo. W ogóle, znaczy no wejdą wszystkie palety. Dobra. I tu jeszcze mamy paletków. Dobra. Już wszystko dało, dobra. Czyli mamy na jeden transport, tak naprawdę tych palet. I teraz spinając sobie to pasami, albo dobra, nie będę spinał pasami, bo to wiecie jak się może skończyć. Jak to zepnę pasami, dlatego po prostu ja to pozamykam. O, w taki sposób, proszę bardzo. No i ja to będę tutaj, wiadomo, do października. Tutaj sobie będzie stał tutaj ten nasz Mercedes z tymi jabłkami i w październiku sobie te jabłka po prostu wywieziemy. No, tutaj jeszcze będę musiał sobie z tego co widzę dokupić te wszystkie rzeczy. W sumie, może to albo dobra, nie, przez to nie będę dokupywał, bo tutaj wszystko pięciokrotnie droższe, więc ogólnie nie opłaca się przez to kupywać. Jakbyście chcieli kupywać, to nie opłaca się przez to kupywać, bo wszystko jest droższe, bo na przykład w sklepie 1000 litrów nawozu kosztuje 2000, a tutaj kosztuje, jak widzicie, 10 000. Także ogółem nie opłaca się przez to kupywać, co z tego, że wam dostarczy. Znaczy no kompost jedynie, no bo kompostu ja nie mam. Nie da się inaczej kompostu kupić, więc kompost muszę kupywać tutaj. Jest to dużo, co duże pieniądze, ale no tutaj nawóz czy środek chwastobójczy, czy te palety, to polecam kupywać w sklepie i sobie je przywozić, bo jest po prostu o wiele taniej. Także tak wam powiem. Dobra, czekajcie, teraz tak, lecimy sobie tutaj do naszej winnicy z winogronami i będziemy mogli sobie teraz po
pokosić trochę, znaczy pokosić, to bardziej pozbierać tych winogron. Także możemy sobie lecieć, no to już nie wiem, który raz my to robimy, chyba z czwarty te zbiory winogron, no, ale nie wiem, ja lubię nagrywać to co sezon, bo jest to taka fajna akcja, fajna taka szybka robota, którą można sobie ponagrywać. No zobaczymy jeszcze z oliwkami, jak to będzie, no w kolejnym sezonie dojdą oliwki, więc to wszystko jeszcze do tego dojdą oliwki i wiadomo winogrona, więc będziemy mieli sporo tego. Znaczy no ogólnie będziemy musieli kupić oddzielny kombajn do oliwek, no bo te inne maszyny co mam kupione to spoko, tylko będę musiał kombajn dodatkowo kupić do tych oliwek, także no, ale no już trudno. Dobra, czekaj, to teraz tak, musimy sobie ustawić tempomat. O, dobra, na 10 i możemy sobie tutaj elegancko te winogronka zbierać. Zobaczcie w ogóle jakie te drzewa wysokie urosły, nie? One mają ogólnie po 30 chyba 2 metry, jeżeli się nie mylę, bo sprawdzałem sobie. Są to drzewa bardzo wysokie i strasznie kuszą mnie, żeby je właśnie wyciąć. Tylko że ja powiedziałem, że raczej tych drzew wycinać nie będę. No ale tak szczerze mówiąc, zanim wyrośnie tamten las, co ja zasadziłem koło gospy, to seria się skończy. Także możliwe, że ten las będziemy sobie już w kolejnym sezonie wycinać. Zobaczcie, jaki on jest. Może nie jest on jakiś mega duży, ale tych drzew trochę tutaj jest. Także tak szczerze mówiąc, możliwe, że w kolejnym sezonie go sobie powycinamy. No na przykład tutaj sobie przechodząc, no to mamy, o, piękną soję, proszę bardzo, ale to pole ładnie wygląda, tak szczerze. Teraz jak tej gospy nie ma i w ogóle, no to wygląda to fajnie, ma to swój klimacik i tak dalej. Pytając się, znaczy jeżeli macie zamiar znowu napisać komentarz co to za mapa, to jest mapa oczywiście M-Creek oryginalna, tylko po prostu przerobiona, dobra, już po kombajnie. Więc nie piszcie znowu w komentarzach. Po poprzednim odcinkiem oczywiście też znowu były komentarze. Zresztą tam się pytał, co to za mapa? O, to M-Creek jest, proszę was. To jest po prostu przerobione, znaczy pod siebie, przerobione i postępy i tak dalej, więc tak. I to samo uczyniło to, że ja te pola wszystkie połączyłem, poprzerabiałem, pododawałem drzew i krzaków i tak naprawdę na tym się to kończy. Tylko że to są właśnie trzy rzeczy, które najbardziej zmieniają jednak mapę i nie ma się co dziwić, że ktoś jak pierwszy raz wchodzi na tą serię, widzi odcinek, że już jest prawie 200, nie wie o co tutaj chodzi, wchodzi na odcinek, patrzy, ogląda i sobie myśli, co to jest za mapa, bo M-Creek tak w sumie nie wygląda, nie? No M-Creek to jest M-Creek dalej oryginalny, tylko jest po prostu, wiecie, no już jest to safe, na którym jest dużo rzeczy pozmieniane, nie? No ale są jeszcze nadal miejsca na tej serii, na tej tutaj, na tym save, gdzie nic się ani, co, no kompletnie się nie zmieniły, powiedzmy, nie? Ale to są po prostu miejsca, w których jeszcze nie byłem lub nie mam tych terenów wykupionych, bo jak wykupię, to na pewno coś tam zaingeruje. Także tak, a ja przypominam, że wszystkie tereny sobie wykupię, lecz nie na wszystkich terenach będę mógł coś, cokolwiek zrobić, bo na przykład wykupując sobie tereny tutaj, no to mega dużo ingerencji nie będzie moje na przykład tutaj, bo tam są te wszystkie takie, wiecie, więc nie wszędzie, ale w większości wszystko będzie ingerowane i zmieniane pode mnie, także wiecie, tak to wszystko wygląda. Dobra, elegancko to nakręcamy. No dużo tych winogron nie będziemy zbierać, niestety. Fajnie by było w końcu kiedyś skończyć to zbierać, ale wiecie co? O, dobra, bo ja w ogóle zawaliłem w drzewo sobie wcześniej. O, dobra. O, elegancko na GPS-ku można sobie wjechać, to przynajmniej równo to wygląda. Fajnie to można sobie pozbierać. No także ten las prawdopodobnie będziemy sobie wycinać w kolejnym sezonie już, bo no chcę już, na pewno w tym sezonie już mieliśmy te leśnictwo iść, ale niestety nie pykło, jeżeli chodzi o pieniądze, ale w kolejnym sezonie już sobie pójdziemy w te tartaki i wszystko, także no dojdzie tego sporo. No w tym sezonie jeszcze, jeżeli chodzi o produkcję, no to cukrownia zostanie przeze mnie postawiona na jesieni, także no cukrownię trzeba będzie postawić, chociaż tam cukrownia dużo pieniędzy nie kosztuje na szczęście, także to nie będzie żaden problem to cukrownie postawić. Dobra, także tutaj sobie wbijamy się i możemy zbierać sobie dalej. No ogólnie buraki, nie wiem ogólnie w kolejnym odcinku czy już nie będziemy robić wykupków buraków, bo tak naprawdę buraki będą w październiku chyba, bo no tak, bo siałem na marcu, jeżeli się nie mylę, buraki. Także tak, na marcu, czyli w kolejnym odcinku możliwe, że zrobimy sobie odcinek z wykopków buraków, czyli sprzedamy sobie w kolejnym odcinku buraki,
znaczy buraki, jabłka. I będziemy tylko sobie resztę odcinka już kopać, no bo tak jak powiedziałem, takie akcje to jednak trzeba cały odcinek na takie akcje poświęcać, no bo ostatnio jak te buraki kopałem, to ja tam kopałem połowę odcinka i tyle tych buraków wykopałem co nic i stwierdziłem już od tamtej pory, że jednak trzeba robić jak zawsze robiłem, że poświęcać cały odcinek na wykopki buraków, żeby to jakoś fajnie wyglądało. A zazwyczaj te odcinki z wykopów buraków zawsze się wybijały, nie wiem co te odcinki w sobie mają, ale wszystkie odcinki z kopania buraków na tej serii no mają wygórowane wyświetlenia w porównaniu do zwykłych takich odcinków innych, nie? Także tak, zobaczymy jak to będzie z kolejnym odcinkiem, bo w kolejnym odcinku pewnie te wykopki się pojawią już, także to mogę właśnie zapowiedzieć. Jeszcze będę musiał sobie je tam ponawozić trochę, ale to już wszystko ogarnę sobie poza odcineczkiem. Dobra, ogólnie tak, ja sobie tu wjadę elegancko jakoś może sobie, o może tak jakoś stanę, czekaj to, o może sobie stanę w taki sposób, bo ogólnie no już chcę kończyć odcinek, mam 40 minut odcinka. Troszeczkę sobie tutaj tego żeśmy pozbierali, no resztę sobie dozbieram poza odcinkiem jak zwykle. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapę w górę. Trochę taki spontaniczny odcinek, bo na spontanie musiałem wymyśleć roboty. No ale, no co, fajny odcinek w sumie wyszedł, także trzymajcie się do kolejnego i cześć.